Pani Haniu, ostatnio w Pani życiu bardzo dużo się dzieje. Między innymi na swoim Instagramie postanowiła Pani tak naprawdę odpowiedzieć jednemu z portali. Nie do końca spodobał się Pani artykuł, który został napisany, a także fakty, powiedzmy, przekręcenia celowego Pani nazwiska. Czy Panią jeszcze te rzeczy w ogóle bolą, to co się dzieje w mediach? Pamiętam, no to zawsze trochę boli, kiedy człowiek czyta o sobie albo rzeczy z gruntu nieprawdziwe, albo zmanipulowane, albo przekręcone. No ja mam nazwisko tak jak mam. Kiedy czytam 68 raz Lisica, no to wiadomo, że ktoś to w jakimś celu pisze, tak? Żeby wzbudzić nie do końca pozytywne, delikatnie rzecz ująwszy, reakcje, więc nie jest to przyjemne. Czy mnie to osobiście boli? No tak, no jak gdzieś tam ktoś mi mówi, mój adwokat zwykle, że już w komentarzach pojawiają się takie miłe życzenia pod tytułem, żeby twoje dzieci zdechły na raka, a ja akurat z rakiem mam całkiem sporo wspólnego, bo niestety w mojej rodzinie to jest choroba, która występuje nader często. No to nie jest to przyjemne, ale wydaje mi się, że ja czasami reaguję, ponieważ uważam, że my ludzie mediów powinniśmy jednak walczyć z tym. To się mówi hejt, tak? Znaczy to jakby to jedno słowo hejt tak naprawdę już nic nie znaczy, bo hejtem może być to, że ktoś napisze, że masz słabą sukienkę albo nie wiem, że przytyłaś, ale tak naprawdę to jest o wiele więcej. To jest... To jest taka fala nienawiści niekiedy, tak niszczącej, ale która niszczy przede wszystkim tych ludzi, którzy są w to zaangażowani, bo to jest strasznie demoralizujące przede wszystkim dla tych, którzy się w to angażują, którzy piszą te komentarze, bo myślę sobie, że to musi strasznie człowieka od środka gdzieś zatruwać, żeby życzyć obcej osobie i jej dzieciom śmierci onkologicznej. Więc czasami na to reaguję, ale nie po to, żeby nawet sprostować informacje o sobie, tylko po to, żeby Państwu, kochani moi, uświadomić, że naprawdę, nie wiem, 90% tych tak zwanych informacji to jest wziętych z sufitu. I to nie chodzi nawet o informacje sensu stricte, że ja tam, nie wiem, bo tam napisali, zdaje się, że zamieszkałam z Asią Przytakiewicz. Tak, dokładnie, że Pani u niej pomieszkuje. No nie. Kto by nie chciał? Nie, no byłoby bardzo miło, ale akurat nie. Ale po to, żeby uświadomić ludziom, że dokładnie tak jak ta pseudoinformacja jest czymś zupełnie wyssanym z palca, tak i milion innych. Więc nie dajcie się napuszczać, nie dajcie z siebie robić maszynek do hejtowania, a krótko mówiąc do gdzieś tam niszczenia i nienawidzenia ludzi, bo koniec końców to was zatruwa. Nas też troszkę, ale was chyba bardziej nawet. Ale ta cała burza, to zamieszanie, które jest związane teraz z pani życiem prywatnym, przeszkadza pani? Nie. Nie wolałaby pani, żeby to wszystko działo się jednak w ciszy, za zamkniętymi drzwiami? Ale wie pani co, ja szczerze powiedziawszy nie do końca wiem, co się dzieje. To znaczy, kiedy dzwoni mój adwokat i mówi, że pewne granice zostały przekroczone, to wtedy działamy. Natomiast ja osobiście na te portale nie wchodzę, bo ja nie jestem tym zainteresowana kompletnie. I nie tylko dlatego, że ja funkcjonuję w tym świecie mediów i znam ludzi, którzy są bohaterami tych opowieści. W związku z czym no, wiem, że nic tam po mnie, no, bo tam żadnych faktów się nie znajdzie, tak? Tylko ostatnio pojawił się, tak, ostatnio na przykład pojawiło się doniesienia, że sprzedają Państwo swój dom w Konstancinie. No to ja nic o tym nie wiem. Czyli na razie nie będzie on wystawiany na sprzedaż, spokojnie można tam zamieszkać, w sensie Państwo. Nie jest wystawiony na sprzedaż, to tyle mogę powiedzieć.